Wiecie, że Mojżesz to nawet nie jest imię. On urodził się w sytuacji takiej, gdzie zabijano wszystkich mężczyzn płci męskiej. Tautologia. Wszystkich chłopców zabijano. Dlatego, że faraon nie chciał, aby się rozrastał naród izraelski, który był okupowany, który był w niewoli. I w związku z tym mama, która urodziła Mojżesza, wrzuciła go do koszyka, puściła Nilem, licząc na to, że córka faraona go, gdzie tam się kąpały te dworzanki i tak dalej, go wyłowią i w ten sposób przeżyje. I tak też się stało. Przeżył. Nadano mu imię Mojżesz, ale Mojżesz to nie jest imię. To jest patronim. Co to znaczy? Po hebrajsku Mojżesz to jest mzes. Wiecie, co oznacza to mzes? Nienależący do nikogo. Nikt. Chcielibyście mieć na imię jesteś nikim? Mzes to znaczy jesteś nikim. Nie należy do nikogo. Egipskie imiona typu Ramzes, czyli ktoś, kto należy do Boga Ra. Totchmes, należący do Boga Totch. Setchmes, należący do Boga Setch. A mzes znaczy nie należący do nikogo. Nikt. I to jest zdumiewające, ponieważ to jest demoniczne imię. Jesteś nikim? Tak mówi do ciebie demon. Jesteś nikim, jesteś niczym. Jesteś mniej niż zero. I może masz imię normalne, typu, nie wiem, Zosia, Kasia, Piotrek, Tomek, ale historia twojego życia może być taka, że demon nadał ci, często przez twoich najbliższych, którzy są dla ciebie autorytetami, często przez swoich rodziców imię, które jest demonicznym imieniem. To imię może brzmieć, jesteś beznadziejna. Jesteś do niczego. Nic w życiu nie osiągniesz. Ty łajzo. Ty cioto. Spotkałem wiele dziewczyn, które były bardzo wyzywające seksualnie. Ponieważ ich ojciec nadał im imię dziwka. W prostych okolicznościach. Ponieważ te dziewczynki zabiegały bardzo o uwagę swojego tata. Tata miał tysiące rzeczy ważniejszych niż swoja córka. Począwszy od telewizora, skończywszy na kumplach, pracy i tak dalej. To ona robiła wszystko, żeby zwrócić uwagę swojego taty. Że jest ładna, że jest piękna. Że jest jego córką. I zaczęła ubierać się tak, a nie inaczej. I słyszała, ubierasz się jak dziwka. Zachowujesz się jak dziwka. I ta dziwka przylgnęła jako jej duchowe imię. I zaczęła tak się zachować, zgodnie z imieniem. I to jest zdumiewające, jak Bóg przywiązuje znaczenie do imienia. W imieniu jest zawarte powołanie. W imieniu jest zawarta twoja tożsamość. W imieniu jest zawarta twoja przyszłość. Imię wręcz programuje twoje życie. To jest niesamowite, że Bóg nadaje imieniu takie znaczenie i taką treść. Nawet jeśli zmienia komuś powołanie, nie? Był Piotr, znaczy był Szaweł, jest Paweł. Był wcześniej Szymon, teraz jest Piotr. Nowe powołanie, nowa misja, zmiana imienia. Wiecie, jak jest piękne to, że chrześcijańscy rodzice, uświadamiając sobie to, modlą się o to, żeby Bóg dał ich dzieciom to imię, które dla nich przygotował. Moi rodzice tak robili na przykład. Że tata i mama do koszyka wrzucali te imiona, które im się podobały. I tata modlił się z mamą jako kapłan ogniska domowego, kapłan rodziny.
Modlił się do Boga: Boże, wybierz to imię, które nadamy naszemu dziecku. Takie Ty chcesz. I losowali. Ja mam na przykład imię Dominik. Należące do Pana. Rozumiecie? Należące do Pana. Drugie imię ze chrztu Piotr. Odnajduje się idealnie w historii Piotra. Zdrajcy, na którym Bóg zbudował swój kościół. Na bierzmowaniu mam imię Krzysztof. Krzysztof znaczy niosący Boga. Christoforos, niosący Boga. Trzy imiona. Każde z nich wyznacza moje powołanie i moją misję, moje przeznaczenie. Każde z nich, nie wiedząc o tym, jest już zawarte w powołaniu, które Bóg mi dał. To jest niesamowite. I teraz demon będzie nadawał tobie również demoniczne imiona, które będą atakować twoje przeznaczenie. Będą atakować twoje powołanie. Będą chciały zniszczyć to, do czego Bóg cię powołuje. I to są imiona przeklęte. Imiona przeklęte. I teraz pomyśl. Nie znam historii twojego życia. Ale jakie imię ty nosisz? Demoniczne, twoje duchowe imię, o którym tylko ty wiesz. Imię, które zabiera ci radość życia. Imię, które powoduje, że ci non-stop są podcinane skrzydła. Imię, które powoduje, że nie wierzysz już, że dasz radę pięknie żyć, że ci się uda, że jesteś stworzony do wielkich rzeczy. To jest to przeklęte imię, demoniczne imię. To jest to mzes. Jesteś niczym. Nie uda ci się. Jesteś beznadziejny. Do niczego. I mzes zaczyna dorastać na dworze Faraona. Staje się wręcz drugim po Faraonie. I Słowo Boże mówi, że był biegły we wszystkich naukach Egiptu, czyli był niezwykle wykształcony. Biegły we wszystkich naukach Egiptu. Wiecie, kiedy człowiek chodzi z takim imieniem, jestem niczym, to będzie robił wszystko, żeby zasłużyć na szacunek drugiego człowieka. Żeby udowodnić sobie i innym, że jestem coś wart. Kiedy widzę ludzi, którzy za wszelką cenę chcą imponować innym ludziom, czy to kasą, czy układami, czy wykształceniem, czy językiem, i się popisują, jacy to są zarąbiści, to wiem, że noszą swoje duchowe imiona demoniczne. I za wszelką cenę chcą ci udowodnić i samemu sobie, że są coś warci. Bo nosili i noszą ukryte demoniczne imiona, że są niczym. Ktoś im to nadał. Może tata, który nie miał czasu. Może ojciec, który gardził. Może matka, która śmiała się z niego. Może kumple w klasie. Może szef w pracy. Nie wiem. Ale ktoś nadał takie imię i teraz ten ktoś robi wszystko, żeby udowodnić sobie i wszystkim innym, że jest jednak coś wart. I Mojżesz, niosąc to imię, jestem niczym, rzucił się w udowadnianie sobie i innym, że jest kimś. Układy, szacunek, cześć dla siebie wywindowała go bardzo wysoko w górę. Tak, żeby był wręcz drugi po Faraonie. Tylko problem polegał na tym, że to imię cały czas było jego tożsamością. Co więcej, kiedy dorastał, okazało się, że w jego żyłach płynie krew niewolników. Krew tych, którzy też są niczym w oczach Egipcjan.
I może to też jest Twoja historia życia. Twoja rodzina. Skąd pochodzisz? Kim jesteś? I może też się wstydzisz tego, skąd jesteś, z jakiej rodziny pochodzisz. Ja pamiętam takie sytuacje w seminarium, słuchajcie, że niektórzy klerycy przez 6 lat nie zapraszali swoich najbliższych, swoją rodzinę do seminarium, bo wstydzili się, z jakiej rodziny pochodzą. I nie chcieli, żeby się śmiali z jego ojca, matki, pijaka, braci, którzy się tam źle noszą. Mieli bardzo wstydliwe domy, pełne historii bolących i cierpiących. I wstydzili się po prostu przedstawiać swoją rodzinę, bo się po prostu wstydzili. I ty może też masz taki wstyd wpisany w twoje ciało, w twoją historię życia. Nie dosyć, że masz demoniczne imię. To jeszcze pochodzisz z rodziny niewolników. Z rodziny, która jest nikim i niczym. Nikt się z nimi nie liczy. Wstyd mieć taką rodzinę. Ale Mojżesza ciągnęło do nich. Chciał poznać swój ród. Chciał poznać swój naród. I pamiętacie tą sytuację, w której jest świadkiem, jak Egipcjanin bije jednego z Hebrajczyków, z Izraelitów i chcąc ich rozłączyć, tak się nieszczęśliwie stało, że zabił tego Egipcjanina. I na Mojżesza zapadł wyrok śmierci. W jednym momencie stracił wszystko. W jednym momencie stracił wszystko. Musiał uciekać z dworu Faraona na pustynię w wieku 40 lat. I z tego, który miał wszystko, stał się tym, który nie ma nic. Jego duchowe imię, jesteś niczym, zaczęło programować jego życie. Stracił wszystko. I kolejne 40 lat spędza na pustyni, nie mając nic. Robiąc przez całe swoje życie jedną rzecz. Wyprowadza swoje owce do wodopoju i wraca z nimi do zagrody. I tak przez 40 lat. Bo życie koczownicze na pustyni jest strasznie nudne. I myślę sobie, ile razy w ciągu tych 40 lat Mojżesz, wyprowadzając te owce na pustynię, przeklinał swoje życie. Jedna decyzja. Myślał, gdybym nie pojawił się w tym miejscu, o tej porze, w tym czasie, byłbym teraz na dworze Faraona. Miałbym wszystko. Dlaczego ja to zrobiłem? Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? On jeszcze nie mówił Boże. Ale Ty możesz tak mówić. Dlaczego mnie skusiło i to zrobiłem? Dlaczego taką decyzję podjąłem, której konsekwencje zniszczyły wszystko w moim życiu? Dlaczego tak wybrałem? Gdybym miał jeszcze raz możliwość cofnąć czas, to nigdy bym tak nie wybrał. Zrobiłbym zupełnie inaczej, gdybym tylko mógł cofnąć czas. Macie to? Czy w historii waszego życia są takie sytuacje, o których moglibyście powiedzieć, gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym zupełnie inaczej? Gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym zupełnie inaczej. Postąpiłbym inaczej. Podjąłbym inną decyzję, gdybym tylko mógł cofnąć czas. Demoniczne imię. Rodzina, której się wstydzę. Decyzje, które podjąłem, które zniszczyły mi wszystko w życiu. Odnajdujesz się w tym?